dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się dziś w grze Salton Sanctuary. No i cóż, jesteśmy nadal w latającym zamku, nie pamiętam pełnej nazwy, w sanktuarium, które ostatnio właśnie udało nam się odnaleźć. I tak, jak widzicie, dodam tutaj alchemika i kowala, ponieważ jest dzisiaj wspaniały wielki dzień, w którym to zdobywamy nową broń. I dlatego też mamy kowala, właśnie po to, żeby mógł ewentualnie później... wow, niezłe skalowanie. Ale tak, żeby móc później ulepszyć nową broń. I tak, kupujemy właśnie nowy miecz wielkiej klasy pierwszej, który dzisiaj będziemy przerabiać na... jak to się nazywa? Nową broń. Przy czym nie chcę naszej czarnej wdowy zmieniać, bo jest potężna i bije od mocy tajemnej, co jest fajne. Natomiast druga broń, którą tutaj zobaczyłem, jak sobie przyglądałem, jest równie interesująca. A czy to jest to? Nie. O, to co? Krzyż Północy. Uszczęki Śmierci też nowe, ale to nie to, czego potrzebujemy. Zdecydowanie. W ogóle nie wiem, czemu klasa nożyce. Ale dobra, mniejsza. Z tym... i tak, klasa trzecia nożyce, klasa druga magia. Atak i elektryczność. Teoretycznie zdaje mniej. Przy czym, czy będzie to lepsze, czy nie? Przekonamy się niedługo. I tak... tworzymy Krzyż Północy, który też będzie potencjalnie nową bronią. I właśnie to jest powód, dlaczego nie chcę zmieniać, że to jest elektryczne, tu mam moc tajemną. W różnych sytuacjach różne bronie mogą być różnie przydatne, więc tak... jednakowoż, dla przyrównania, tutaj mamy 29,52,9 na Krzyżu Północy, który możemy nosić tylko dwuręcznie, na razie mamy 26,5,44,6. I tak sam Krzyż Północy wydaje się być wielkim mieczem. Mówca to taki sam. Czemu nożyce? Czemu to są nożyce? Przecież to takie samo. Co? Okej, dobra, mam nożyce. Możemy tak sobie ciach robić. Okej, dobra, rozumiem, czemu nożyce. No tak, mam taki mieczek nowy, czemu nożyce nowe. I w tym momencie tylko pozostała kwestia tego, czy możemy je ulepszyć. O, możemy nawet. I są tutaj zamarznięte. Miłe, miłe. Bo wymaga czegoś innego niż do tej pory wymagały nasze obecne broń, więc tak. Mamy nową broń, która nawet wymaga materiałów, których chyba mam pod dostatkiem. Zaraz zobaczymy. Póki co pora zgnieść parę solnych torb. Czym torem? Wiem, że nie torb się mówi, ale no. Ja celowo mówię błędnie. Tak, jak już to ulepszymy ewentualnie jakkolwiek, to wyruszamy na exploring. Wielki, wspaniały. I tak, zamarznięta lalka jedna. Stuk, 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 tak, oczywiście. Krzyż Północy 1. Pięknie. Krzyż Północy 2 za kolejne lalki. Już widać, że będzie potężniejsze, jeśli chodzi o surowe numerki, niż to, co mieliśmy do tej pory. Więc jest fajnie. I czy możemy dalej? Nie mamy zamarzniętych medalionów. Ale tak, obecne numery... nawet jeśli nie są tak samo wysokie, bo wydaje się, że mogą być delikatnie niższe, to będą równie dobre za jakiś czas. Tutaj mam 28,48, tutaj mieliśmy 29,52, więc tak, na razie wrócimy do tego miecza. Ale potencjalnie mam właśnie nowego, który może być zdecydowanie potężniejszy. I no, dlatego też właśnie chciałem to pokazać, obgadać, przedstawić. Nie wiem, co jeszcze innego mogę tutaj powiedzieć, ale tak, po prostu idziemy. Idziemy, zwiedzamy, szukamy. I no, dzisiaj zajmiemy się tym całym tajemniczym, latającym zamkiem, który wziął się w sumie znikąd. I do czynienia tu mamy z czym? Z jakąś wielką zbroją, która bije nas za pół HP. Okej, chyba nas nie powinno być. Nazywa się Strażnikiem Krypty. Okej, gro, jeśli chcesz takie rzeczy na nas zrzucać, niech ci będzie. Ja jakoś sobie z tym poradzę. Sobie z innymi dziadostwami, które na mnie rzucały, właśnie to z tym tym bardziej. Też sobie poradzę. Tym razem nie będę taki łatwy do zburzenia. I uwaga! Chciałbym zobaczyć numery. Niestety jednak jestem ślepy i nie widzę bezpośrednio numerów. Nie wiem, czy moja magia jest skuteczna, czy nie. Wiem tylko, że... chyba przesadziłem mocno z elektrycznością, sądząc po tym, że już mam zmniejszone max HP i tym podobne. I widać, że ta zbroja czymkolwiek jest... przepraszam, Strażnik Krypty jest bardzo wytrzymały. Jesteśmy w stanie go eliminować i... czy dobrze widziałem 12 tysięcy soli? Czyli ja dobrze, żebym widział,
Okej, okay, jeszcze wykryłem mimika, brawo ja. Powinien być z siebie bardzo dumny, że ostatnio jesteś w stanie wykrywać te mimiki. A tak, jeśli to coś się odnawia, jest warte tyle soli, to... Właśnie mi mówisz, że wiem, gdzie będę sobie zbierał zapasy soli, jeśli będę czegoś kiedyś potrzebował bardzo. I tak, póki co idziemy w ten sposób zobaczyć, dokąd to prowadzi. Okej, okay, jakieś nowe przeciwniki, dziwne. Jakby... Powiedziałbym, że to są manekiny w starym stylu, które nie wiadomo czemu żyją. I też nie do końca wiem, czemu nazwałbym to manekinem w starym stylu. Może mi to przypomina jakiegoś manekina? Tak, przypomina manekina. W świetle, dlatego tak to nazywam. Ale okej. Okej, jeszcze żyjemy. Jeszcze żyjemy i na dodatek znaleźliśmy mnóstwo soli. Podoba mi się ta lokacja. A czy jest coś dalej? Ano jest, tylko z tej pozycji się tam nie dostanę, więc po prostu najpierw będzie pójść dalej normalnie, nie przejmując się niczym i zobaczyć, dokąd nas to wszystko doprowadzi. I dobra, pokonane. 260 soli. Takie dosyć standardowe, niewielkie ilości na ten moment i... Dotarliśmy gdzieś. Zdobyliśmy coś. Konkretnie mówiąc, szarą perłę. Która sama w sobie może nie jest jakimś super cennym zdobyczem, że tak dziwnie to określa. Ale tak, no. Ogólnie może się przydać i kolejna skrzynia. I dużo tych skrzyń. Kolejny mimik. Można było się spodziewać. Teraz chyba, że większość skrzyń będzie mimikami, który dał nam talizman srebrnosoli. Okej. Okay. Zwiększa siłę ataku, ale zużywa przy każdym sól. Kuszące. Będziemy mieć dużo soli w nadmiarze, to można. A ten mimik, co nam oferuje? Kryształową kulę. Okej, okay, dobra. Nie wiem, czy powiedzieć, że mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, czy jestem za, czy przeciw. Ale no, na pewno fajnie, że znaleźliśmy takie dziwne rzeczy. I no, w sumie moglibyśmy zwiedzać dalej, ale... Tak na szybko teraz sobie przypomniałem o jednej bardzo istotnej rzeczy. I tutaj mogę powiedzieć, że to potwierdzone info. To jest sam, powiedzmy, może nie tyle, co szukałem, co które prosiłem. I teraz mi się to przypomniało właśnie na szybko. Wiem, gdzie mogę zdobyć, powiedzmy, jakby to nawet określić, no właśnie, materiały na ulepszanie broni. Nie mówię wszystkich, ale większości. Czy muszę tutaj przewodnika dawać? Powiedziałbym, że nie. Ale tak, mamy właśnie trochę tych rogów. Tak, wiem, gdzie właśnie ponoć można zdobyć materiały na ulepszenie broni. Teraz nie wiem, czemu dopiero to sobie o tym przypomniałem, ale tak jest to. Idziemy do pieczary, z której to właśnie będzie można dotrzeć w bardzo ciekawe miejsce. Które właśnie same w sobie będzie oferowało nam jedynie, jeśli się nie mylę, jedną rzecz. Czyli właśnie spotkanie z kimś, kto nam będzie to sprzedawał. Wiem, wiem, spoilerki. Złe, niedobre i inne takie sprawy, no ale... Witałem się po prostu pewnej osoby i... Powiedziałem, że tak, że nie przeszkadzają mi spoilery. I dowiedziałem się, że właśnie pomiędzy tą jaskinią a salą właśnie będzie ktoś, kto może naprawdę ciekawie pohandlować. Gdzie, jak, kiedy, nie jestem pewna, ale tak... Zamarznię te medaliony przy okazji. Tak a propos tego wszystkiego. Bo muszę teraz gdzieś poszukać tej osoby. Gdziekolwiek ona jest. I tak, no, ponoć gdzieś jest. To wszystko, co w sumie nie wiem, że istnieje. Wow, przeżyłem taki spadek i w ogóle, wow. Ale nie, to w takim wypadku nie tędy? Ja bo słyszałem, że właśnie jakoś tak pomiędzy tym, to myślałem, że jak nie widziałem jeszcze tego, a słyszałem pomiędzy jednym a drugim, to że gdzieś tutaj coś będzie, ale wygląda na to, że się myliłem. Dobra, w takim wypadku, gdziekolwiek jest ten gościu, który ma tym handlować, to musimy go znaleźć. Chciałem właśnie sprawdzić, czy to prawda, czy może zostałem oszukany. Chociaż teraz jak tak widzę, że tutaj byliśmy i nic tego nie było, to podejrzewam, że zostałem oszukany w jakiś głupi sposób po prostu. Chociaż z drugiej strony jest jeszcze tutaj tam niżej to przejście całe.
Ha, to może faktycznie nie zostałem, tylko jest tam gdzieś niżej. A tu nie pomyślałem. Dobra, dobra, w takim wypadku idę niżej, bo chcę sprawdzić, czy naprawdę coś takie istnieje, czy nie. Chociaż nie będę ukrywał, coraz bardziej w to wątpię. Ale no, można zawsze sprawdzić i... Tu są jakieś drabiny? A mi się wydaje, że jeszcze byłem. Bo nie spotkałem. A. No to bardziej mi się wydaje, że naprawdę jeszcze byłem i nikogo nie spotkałem. Jeśli cokolwiek tutaj by było, ktokolwiek by tu był, to... Jeszcze napotkał chyba. Za piwnicę otwiera przejście. Okej, czyli są jakieś drzwi, których jeszcze nie ruszyłem. Róg wojenny. I gdzie to prowadzi tym razem? Bo nadal nie widzę co... Więc wprost nikogo. Chyba nigdzie. Okej, symbol obfitości, jakiś nowy pierścień. Który... jak działa? Większe szanse na znajdowanie złota. Potrzebuję tego? W ogóle? Nie sądzę, no ale dobra. Kolejne jakieś rzeczy. Kolejne jakieś znajdźki, o. Postaci nie widzę. Dobra, jest chyba coś. Jest przy jakiejś róży czy maszynie. Okej. Dobra, zobaczmy. Witaj. Jestem Miętus Skell. Ale niektórzy wołają na mnie Diabeł Skell, nieustraszony, z Mora Czerwonych. Ty możesz mi po prostu... Ty możesz mi mówić po prostu Miętus, okej? Niektórzy maleją w obliczu zagrożenia. Ja rosnę w siłę. Na tym świecie są dwa rodzaje ludzi. Żniwiarze i warzywa. Ja jestem żniwiarzem. A ty? Żniwiarzem? Żniwiarz, co? To za mało. Udowodnij, że jesteś żniwiarzem. Czy byłeś ucho Czerwonego Lorda? A czymkolwiek to jest, proszę. Nie mam? Ucho Czerwonego Lorda? Co? Okej, czyli spotkaliśmy kogoś, ale... Ale... potrzebujemy jakiegoś ucha Czerwonego Lorda. Czymkolwiek to jest. A niestety, czym jest Czerwony Lord, nie mam pojęcia i się chyba nie dowiem. Tak więc... jeśli naprawdę to istnieje... W sensie ta postać rzeczywiście handlowałaby z nami materiałami, to będzie trzeba zobaczyć to jeszcze kiedyś jakoś. Ale na razie, no... Tak, byłem tutaj. Teraz już pamiętam, widzę te pająki. Które mogą mnie dziwnie złapać. No, ale dobra. W takim wypadku musimy dowiedzieć się, czym jest Czerwony Lord i jak zdobyć jego ucho. Chyba, że to nie jest to, bo... Powiem tak, ta postać mi nie wygląda na handlarza. Co, no, cokolwiek sobą prezentuje, to wątpię, żeby to był handlarz. A póki co jeszcze zobaczmy, czy jest gdzieś przejście jakieś niżej. Nie, nie ma. Chociaż przejście niżej bezpośrednio nie ma, ale jest za to tutaj to. Co też teraz może warto byłoby zobaczyć, bo się nie mylę. A tu właśnie było też to takie opuszczone sanktuarium, którego można powiedzieć, że szukałem. Może nie tyle szukałem, co po nim nie chciałem iść dalej, bo nie byłem pewien chyba co i jak. Że nie sanktuarium, dobra, to były świeczki. Ale może tutaj coś było. Faktycznie coś było. Jej. Sekretne przejście, które znalazłem przypadkowo. I przeciwnik. A może jeszcze byłem? Teraz nawet pewien nie jestem. Bo tych przeciwników jakbym skądś kojarzył. Okej, czerwony odłamek. Tak, tak, tak. Jakieś ruiny. Tam były też pewnie przepaści bezdenne. I czy ja tu byłem? Bo miejsca nie kojarzę, przeciwników kojarzę. Jeśli byłem, to wybaczcie, że tutaj się wracamy. Ale jak wiecie, no, chaos nad chaosem, z dodatkiem chaosu. To jest po prostu mój styl bycia. Nie byłem, okej. Okay. Boska wola, czymkolwiek to jest! I znowu to dziadostwo, przed którym trzeba uciekać. I będzie tu niestety ciemno. Chyba, że będziemy walczyć normalnie, co trzeba będzie chyba zrobić. Aha. Chociaż nie wiem, czy sobie poradzimy w normalnej walce.
Jedne, co mogę tylko jeszcze zrobić, by trochę nas wspomóc, to coś takiego. I liczcie na to, że może nie zginiemy od razu. Wow. 5000 rozkazy włożono władcy. Wow. Tam było wtedy 12, ale tam mieliśmy trochę przy sobie, więc powiedzmy, że nie było aż takie wyliczalne. No i jednak są jakieś nowe tereny. Ciekawe. Miałem pójść po latający zamek, a zamiast tego jak zwykle zwiedzam nie wiadomo co, nie wiadomo gdzie. Cały ja. Ale cóż. Może jeszcze się to opłaci, że cię tak szukam. Zwiedzam i tym podobne. O. Gwieździca? Co? Będą mi tu na jakąś broń, ale. O proszę, włócznie klasy trzeciej, która też korzysta z magii. Może to być fajna rzecz, jednak nie mam statystyk i. Gdzie my jesteśmy? Musimy wiedzieć. Aha. Jesteśmy w forcie. Jak jesteśmy w forcie, tym, że mieliśmy całkowicie kwestię bagien. Wow. Chyba. Czy to nie jest to miejsce? Gron trochę się już gubię w tym, co jest co. Ale tak, to chyba było fort za moczarami, czymś tak. Kradłami. A tak, tak. To miejsce akurat poznaję, więc tak. Dziwna sprawa. No ale dobra. Nie będę tutaj może przedłużał za bardzo tego epizoda w taki dziwny sposób. No i spotkamy się, jak będę w jakimś miejscu, powiedzmy, sensowniejszym, że tak to określę. Ja ci mówiąc, albo dowiem się, o co chodzi z tym czerwonym lordem, czy jakoś tak. Albo jeśli czerwony lord, to spotkam się z powrotem w latającym zamku. Jedno z tych dwóch na pewno. No, okej. Okay. Powiem wam tylko tyle, że wow. Odkryłem, czym są czerwoni lordowie. I jedne, co mogę powiedzieć poza tym, to musiałem mieć wielkiego pecha, że jeszcze ucha nie dostałem. I tak też tym się zajmiemy, bo jednak chcę po prostu zobaczyć, czy naprawdę ten ktoś się mówił prawdę, czy to, jak już powtarzam, okazałoby się wielkim jednym kłamstwem. To miało być tylko po to, żeby narobić mi nadziei. I nie ma tu żadnego NPC? O. Wobec tam tu faktycznie na dole, tam niżej. Jak tak teraz myślę. No chyba. No, ale tak nie przejmując się tym, że zginęliśmy znowu. Albo sól, to tam. Sól. Szybko można to odzyskać. A to wracając teraz do tego wszystkiego. A czerwoni lordowie to są ci tacy. Nie powiedziałbym, że bardziej wredni czy coś, ale. No! Jak przez to przejść? Ktoś mi powie? Jak tylko tego dotykam, to zanim zacznę iść, to wszystko się rozpada. Łódnica. No dobra, nie przejmujmy się jednak. Ja to odzyskam. I tak, czerwony lordowie właśnie są tutaj. Czerwony lord to jest taki przeciwnik i jak już mam coś po to iść, to od razu, jak to się nazywa, wymienię ten pierścień, pewnie ten, na ten zwiększający znajdywanie, żeby mieć jak największą szansę na zdobycie ich. Teraz tak, pierwsza sprawa to ponownie musimy się męczyć z tym, niestety. Tak. Fajnie by było też, gdybym uzyskał swoją własną sól. A druga sprawa to. Okej, okay, czyli to jest taki. Ciągiem. Tylko się jednego i tak się. A, zawsze takie, ze wszystkich się spadają, okej. Okay. A teraz druga sprawa to właśnie. Nie będę szedł może przez wszystko. Ale tak, podejdziemy tutaj sobie na chwilę. Do tych świeczek chyba ty były jakieś. No. I spróbujemy chociaż zdobyć ucho tego czerwonego lorda. Bo jednak, tak, będę się męczył, jeśli nie zobaczę, co to oznacza, w szczególności, że czerwony lord okazał się czymś, co już dawno powinienem mieć. Za punkty żywotności? Skąd ja coś takiego mam? A. Dobra, nawet nie jestem pewien.
Mamy coś, co tutaj może być zwiększać? Bo nawet nie pamiętam. Nie, nie. Nie, nie. I nie. Wiecie, musimy polegać na tym, co mamy. No i musimy jeszcze odnaleźć też samego Lorda. Tylko zaraz powinniśmy gdzieś znaleźć, więc to nie będzie problemem. Nie, w ogóle ciekawa sprawa, że tutaj są jeszcze jakieś zamknięte kraty. Podziwiałoby się, że jednak wszystko odkryliśmy. O, i proszę, tutaj właśnie ten taki z dużym jakby kijosierpem. To jest właśnie Czerwony Lord. Który powinien dać nam swoje ucho czym prędzej. Żeby nie uznać tej gry za zbyt niesprawiedliwą. I uwaga... No. Tylko powiedziałem parę słów nieprzyjemnych. Ponarzekałem, że dziwne, że tego nie mamy i już wypadło. Tak, nie będę ukrywał. Sprawdziłem to, wiecie. Bo po prostu... Było to dla mnie trochę dziwne, że czym jest Czerwony Lord? Spotkałem się z czymś takim. I... Okej, można było pomyśleć niby... No, jeszcze ich spotkałem czy coś, ale... Nie ukrywam. Pewnie bym zapomniał o tym. Chciałem jak najszybciej się tym zająć. Więc tak. Nie, był to wielki spoiler. Bo przeciwnika, jak widać, spotkaliśmy. Tylko... Nie znałem jego nazwy, bo oczywiście gra była na tyle głupia, żeby nie dać mi ucha, chociaż walczyliśmy z nimi bardzo długo i często. Okej, okay, do widzenia mi z tym. A może to jednak nie było tutaj? Ciężko mi teraz stwierdzić. A? No, faktycznie, to może jednak nie było tutaj, może jednak gdzieś jest jeszcze jakieś inne przejście. Nie, dobra, to tu, tu, tak, to było to. Poznaj ten teren potem jak spadałem i teraz jeszcze raz idziemy tutaj. Ostrożnie, żeby nie zabić NPC-a. Tak, niektórzy maleją. Żniwiarze ma ty, żniwiarze. I tak, ucho Czerwonego Lorda. Mhm. I znowu powinno być chyba byłam, nie byłem, ale no, wiadomo, że to byłem, bo nie chcę mi się tego korygować cały czas i wszyscy mają byłem. Ale tak, byłem na małych żniwach, mam kilka ładnych rzeczy na sprzedaż, to jak? Pomożemy sobie nawzajem? Okej, okay, i zobaczmy, czy faktycznie coś jest. Wow, za 15 tysięcy można kupić katułkę soli. Mhm, sól i coś więcej. Okej, okay, faktycznie coś jest. Zamarznięte lalki i medaliony oraz zamarznięte przypalone medaliony i przypalone lalki. A, faktycznie, dobra. Fajne, fajne. Faktycznie można to kupić niektóre rzeczy, chociaż nie widzę tutaj tych... Nie pamiętam, jak się nazywa, tych, co potrzebuję do tego mojego obecnego, czyli wilgotnych, czegoś tak. Aż sprawdzę, bo mamy kilka z tej serii. Zatopionych, tak, zatopionych. Ale dobra. Skoro się udało, to ten. Ja szybko użyłem dzwonka, żeby wrócić do tej kaplicy. A z tej kaplicy zapiąłem się na zamek. I na zamku za to już będziemy dalej... jak to się nazywa? Na zamku będziemy dalej... No, podróżować, szukać jakichś tajemnic czy coś i prawie cały odcinek zmarnowałem na jakieś takie głupoty. Ale okej. Okay. Zacznijmy od tego, że tutaj możemy coś. Za dwa medaliony. Czemu nie? Ulepszę. Zawsze to coś. Zawsze jakiś tam bonusik będzie. I mogę dalej? Za kadzielnicę. Okej, okay, 2500 soli, kadzielnicę. Kupiona. Niech będzie. I na piątkę już mamy. Potężne, potężne, muszę przyznać. I teraz tak, dwie kadzielnice. Typowe. Natomiast jeśli chodzi o drugą broń, to jeśli tutaj damy za medalion, będzie na 3. I teraz jeszcze za 2 medaliony to będzie? Tak, 2 medaliony. 31,52. Zaraz zobaczę, czy tamto nadal jest lepsze, czy nie. Choć podejrzewam, że jest, bo nie ma co ukrywać. Jest bardziej ulepszone, ale tak. 31,52. Tutaj mamy 32,58. No, minimalnie lepsze. Więc zostajemy na drodze z naszym starszym mieczykiem. To nie zmienia faktu, że tak... chociaż w sumie może elektryczność będzie lepsza na tych wrogów tutaj, więc... chyba zmienia. Bo wielkość obrażeń też nie jest aż taka wielka, więc... tym też powinniśmy sobie poradzić. A tak, to ja kończyłem się... Mogę spróbować przynajmniej pokonać to dziadostwo. Zobaczyć, czy będzie szybciej, czy nie. Potencjalnie powinno być. Przy czym potencjalnie, jak wiadomo,
Nie wiadomo, jakie to ma rzeczywistość odporności. I tak... Okonam dosyć szybko, 5000 soli, 4000 złota, okej. Chyba nie mam nic do zadania. Nie wiem, czy jest bardziej odporny na elektryczność, czy na... jak to się nazywa, na moc tajemną. Ciężko to ocenić. Wow, co to za odepchnięcie było? Ale tak, co tu mamy? Dziób matki Merle? Nie rozumiem chyba, ale dobra. I też dwa? Też dwa, dobrze. Czyli... no, siła podobna. Skalowanie też podobne. Widzę, podobne. I powiem jeszcze raz podobne, bo podobne i podobne. A teraz tak, do góry nogami, no i tak, szukamy tutaj czegoś. Czy właśnie, jeśli będziemy chodzić z pochodnią, a robię to często, to może jednak wrócimy do starego mieczka. Tak, bo tego nie możemy jednoręcznie używać. A tak to zawsze będzie można. Co my tu jeszcze mamy? Poza tym, że spadek... Trzeba było się dostać. Sprytne, sprytne. I mimik. Skąd ja to, żebym wiedział, że to będzie mimik? No. Skąd ja takie tajemnice wszechświata poznaję od razu? Zamarznięty relikwiarz? Okej, czyli po kadzielnicy będą relikwiarze. Taka moja teoria. Tam ja tu spadłem. To wytłumaczę? Wydaje mi się, że nie powinienem spadać, tam była drabina, chyba że to znowu tak głupio, że no jest drabina, ale ona nie istnieje, dopóki jej nie kopniesz. Właśnie tak, no to bez sensu. Ale tak, na całe szczęście szybko tam można wrócić, nie przejmując się niczym. Mam na szczęście aż taką wprawę w... no, w zwiedzaniu już do góry nogami, czy ogólnie w graniu w swój sanktuarium, że takie rzeczy nie powinny być problemami, jak właśnie niewielkie spadnięcie, w szczególności jeśli trasa jest taka krótka. I to jest tak, kiedy... teraz, skoro wiem, że tam nie wiadomo dlaczego to nie działa, to zrobimy tak i faktycznie trzeba kopnąć. I proszę, nie dali mimika w takim wrednym miejscu. Dali kryształową kulę. Jest to czegoś potrzebne, nie mam pojęcia, ale to co, idziemy dalej i... Murdella Mal. Murdella Mal. Okej. Wow. Bije dużo. W takim też wypadku chyba łatwiej będzie dwuręcznie walczyć tym mieczem, jeśli już mamy walczyć mieczem. A jeszcze łatwiej będzie zrobić tak po prostu. Bo widać, że jest to nawet skuteczne. A same te pojedyncze kryształki na szczęście dużo nie biją. Ale to już bije dużo, jak trafią wszystkie. Więc jak Murdella Mal zabiera ci 28 tysięcy, przyjdź tutaj, zemść się na mordercy, coś tam, na typowe teksty. Ale tak, a właśnie, chciałem powiedzieć, że idziemy i szybko się tym zajmiemy, ale zapomniałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy. No, zgnieciemy tutaj coś. Torba soli powinna wystarczyć, potencjalnie. Nie, nie wystarczy. Dziwne. Zobacz, to torebka, nie to duża torba. To zrobię jeszcze tak. Tyle powinno wystarczyć, mam nadzieję. I ulepszymy coś, bo mamy tutaj właśnie też, przypomniałem sobie, ten cały rozkaz. Można władcy... Co zmieni? 57 do 30. Ale okej, potrzebuję 2,5 tysiąca, to nie będę aż tyle worków zgniatał. Chyba nawet tyle nie mam. Trzeba będzie szybko po prostu przebiec. Miejmy nadzieję tylko, że nie zlamię. Jak zlamię, no to zlamię tak całkowicie, że po prostu będę potem żałował tego, że nawet rozważałem przeszarżowanie na szybko, zamiast na spokojnie to przechodzić. Ale tak, jeśli nie zlamię, to będzie przyjemnie, już bałem się, że spadnę i stracę całą moją sól. Na całe szczęście jest to ilość, którą szybko tutaj potencjalnie mogę odzyskać, ale no, nadal wolałbym nie stracić soli, niż musieć ją odfarmiać. Murdella Mal, ponownie. Cześć, przeciwnik. Jak mi się wydaje, ale ogień jest tutaj bardzo skuteczny.
Oczywiście nie mogę zapominać też o tym, żeby mój ogień co jakiś czas, powiedzmy, w kontrofensywie balansować błyskawicami. Bo jeśli tego nie będziemy balansować, no to tak... zginiemy od braku balansu żywiołów. I muszę przyznać, chyba jesteśmy już na takim etapie powoli, że nasza magia naprawdę jest zabójcza, jak widać. Albo po prostu ten oto przeciwnik jest bardzo podatny na ogień. Najbardziej to obstawiam, że oba naraz. Że jest i podatny, i sama nasza magia ogólnie już jest mocna. Przepraszam bardzo, ale nie byłem w stanie nawet zareagować. No, co to miało być? Przepraszam bardzo. Jaki pech. W ogóle czemu 30 tysięcy? 20 para. Ja myślałem, że za walkę z nim samym dostajemy coraz więcej soli. Za to, że po prostu go bijemy. Chyba, że coś ubiłem po drodze, nawet nie będąc świadomy tego, że coś ubiłem. Ale dobra. Dobra, jeśli tak ma to wyglądać, niech tak to wygląda. Ja się nie poddam. Ja pokonam tego... Zresztą tą Murdellę, bo to chyba jest ona. Sylwetka taka dosyć kobieca, bym powiedział. Chociaż nazwa Murdella. A z drugiej strony jest... bo się to jest latający zmyk Mala. To jest Murdella Mal, czyli to może być jednak on. Ciężko mi stwierdzić. Ale tak, na razie nie przejmujmy się tym wszystkim. Walczmy z tym... Muchoćmomotylo-trackiem. Tak chyba najłatwiej to nazwać. Zresztą nie wiem w sumie, czym powiedział mucho. Nie ma chyba nic z muchy. Wow, dopiero teraz zauważyłem, że jestem prawie martwy. Nie wiem, czym to było spowodowane. Chyba dysbalansem żywiołów, co najwyżej. Któremu pozwoliłem za bardzo urosnąć w siłę. Dobra, teraz spokojnie łyk jeden. Albo temu, że ona się teleportuje, że ten przeciwnik się teleportuje i od razu te wszystkie światełka, które ma ze sobą, od razu nas prawie ubijają w ten sposób. To jest w sumie jedna wada, powiedziałbym, walki tej. Te światełka, jak się po prostu będą, jak się z nią teleportują, co z nim. No, nie ma szans, powie, tego przeżyć wtedy. Ale dobra. Spokojnie. Aha. Fajnie. Fajnie, że moje rolki nawet nie zdążyły nic z tym zrobić. Wow. Prawie nic nie zrobimy w tym odcinku, jestem tego teraz pewien. Ale ja się nie mogę tak poddać łatwo, czy tam tak łatwo po prostu odpuścić sobie. Co to nie, ja chcę pokonać tego bossa, więc ja pokonam tego bossa. Tylko czy mamy coś, co... nie do końca rozumiem, jak to ma działać. Ale wezmę to, może to spowoduje, że będziemy mniej po prostu... wow. Chciałem powiedzieć, mniej tracić... skupienia. Ale tak... totalnie zlamiłem składając. Ale wracając, kto wie. Może, jeśli dopiero się nie wszystkie właśnie połączę, to nagle się okaże, że po prostu... będę mógł więcej magii robić. Nie przejmując się niczym, że tak nazwę. I w związku z tym uda nam się po prostu oszczędzić czas potrzebny na przysłowiowe picie butelki. A jak nie będziemy musieli pić butelki, to może uda się jakoś coś tam dzięki temu osiągnąć. Nie, żebym wierzył jakoś mocno w to, że ten jeden pierścień coś zmieni. Właśnie, gdybym wiedział, od czego bije, to mógłbym sobie ubranie dostosować, tylko co to może być. Jedno, co mi przychodzi do głowy, ewentualnie to jest moc tajemna. No ale... czy jest jakieś uzasadnienie, żeby to była moc tajemna? Nie powiedziałbym, żeby było uzasadnienie. Więc jak mówię, to jest ewentualnie co najwyżej moja teoria. Że jest to moc tajemna i tyle. Bo to światło wygląda... ta energia wygląda jak jakieś światło księżycowe jakby. Więc może to są święte obrażenia też. Inny typ obrażeń chyba, którego jeszcze nie spotkaliśmy w praktyce tutaj w tej grze. Tak bardziej. No? Jak tak myślę, tak, chyba... Święte obrażenie to jest jeden taki typ, który prawdziwie nie kojarzę, czy był gdziekolwiek, jakkolwiek. Hm.
Więc tak, jeśli to są święty, no to nie wiem, czy mam cokolwiek, co pozwala się bronić przed świętymi jakoś sensownie. Ale może. A jeśli to nie są święte, to nie mam pomysłu, jakie mogłyby być jeszcze inne. Okej, okay, szybko mute. Mhm. Teleportuje się, zaczepia skrzydłami i od razu zadaje obrażenia. Da się tego w ogóle unikać? Okej, okay, to jakimś cudem się udało. No ale tutaj nie. Tutaj się teleportuje, to zanim mój unik zdąży się aktywować, to już za późno. No widzicie? To jest głupie. Boss sam w sobie nie jest trudny. Nie będę udawał, że jest czy coś. Ale ta mechanika jest co najmniej nieprzyjemna. Ale tak, jeszcze raz będzie spróbować. Jednakowoż tylko, żeby oszczędzić trochę czasu, to jednak zrobię coś, czego nie chciałem początkowo robić. Nie starczy. Mam aż tyle worków z solą, żeby to nawet zrobić. Jedno, co w takim wypadku zostało, to spróbować miecza. Tylko nie wiem, czy on będzie dużo bił, czy nie. Więc no. Jak mówię, spróbuję teraz miecza, ewentualnie. Z wzmocnieniem tym tajemnym tutaj, czy jak ktoś tam zowie. I miejmy nadzieję, że to właśnie zadziała, bo magia jakkolwiek super skuteczna, tak. No trochę nie wymaga. Znaczy nie wymaga, tylko nie domaga. Delikatnie. Burdiella mal. Ponownie. I. Okej. Czyli 30 soli właśnie wyparowało. Super. A nie. Ten miecz zdecydowanie, chociaż jest mocny, to nie równa się z magią w tym starciu. No cóż, 30 soli. Oznacza to, że będę musiał pokonać, żeby odzyskać tę sól tego dziada tutaj. Jeśli dobrze wyliczyłem, to chyba... Jeśli dobrze wyliczyłem, to na pewno 6 razy. Zakładając, że za każdym dostanie 5000. Poza to w sumie zrobiłem, jak idę na Murdiella. Jestem jełopem. Dajcie mi potrzebnie trochę many, aka skupienia, aka no wiecie czego. I w sumie teraz sobie jeszcze uświadomiłem, że jest jeszcze jedna rzecz, o której zapominam, którą będę musiał postawić, a która też może nam ułatwić życie. Strażnik. Dokładnie. Ognisty strażnik ten, cały. Który wysyła jakieś te swoje kule ognia. Nie wiem, czy on tak naprawdę dużo robi. Dysbalans żywioł. To nie jest mój dzień, wiecie. To nie jest mój dzień. Ciągle to, że coś może się uda, ale nie. Nie, po prostu. Po prostu nie. Ostatnia próba. Jeśli się nie uda, to zmarnowany odcinek po prostu z tego wyjdzie. No ale nawet jeśli zmarnowany odcinek, to przynajmniej znalazłem sobie NPC-a, który będzie mi sprzedawał rzeczy do ulepszania. O, jak to się nazywa? No, broni do plus 4 bodajże? Co niektórych? Plus 4, tak, bo pierwsze dwa wymagają włosy łamane na lalki, a drugie dwa wymagają żołnierskie wiersze łamane na... jak to się nazywało? Kadzielnice? Czegoś tak? Nie, kadzielnice są później. Talizmany. Tak, jakieś talizmany czy jakoś tak. Chyba, że znowu pomyliłem nazwę. Ale dobra, na razie. Pozwólcie, że się skupię jednak na tym, żeby nie otrzymywać obrażeń, a nie na tym, żeby... jak to się nazywa? Prawidłowo nazywać takie rzeczy. Wow. Czasami ten ogień potrafi dużo dysbalansu stworzyć, a czasami prawie nic nie robi. Ciekawa sprawa. Nie rozumiem do końca. I teraz będzie znowu teleport, kiedy piję miksturkę. Już myślałem, na szczęście nie. I jest teleport.
i albo nie mam refleksu, albo nie wiem co. Aha. Podpisałem swój wyrok, rzucając zaklęcie. Jeśli rzucę zaklęcie, to po prostu nie zdążę uniknąć. No cóż. Ja się tu nie będę z tym męczył więcej, naprawdę. Naprawdę to nie ma sensu. Ja po prostu ten, jak to się nazywa. Ja co najwyżej. Jak to się nazywa? Ja bym chciał powiedzieć, że może spróbuję zrobić to, ale nie, nie zrobię tego, bo najprościej w świecie nie mam diamentowej ikry. Ale tak, to ja po prostu odzyskam sól poza nagraniem, jakieś inne rzeczy może poogarniam. Są sobie inne rzeczy, czyli jedyne co mogę zrobić ewentualnie to po prostu wybić kilka poziomów. A na ten moment kończę i mam nadzieję, że wam się podobało to moje lamienie i nieogarnianie. Tak, w następnym się zemścimy znowu na tym czymś. A na ten moment to tyle, więc no trzymajcie się i hej hej!